Czas na spotkanie z naszym gościem w studiu Radia 5, Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Sowałki. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom Radia 5. Zima, drogi, odśnieżanie. Panie wójcie, jak to wygląda? No tak, mamy, mamy już zimę, mamy biało za oknami, wszyscy się cieszymy, dzieci chyba najbardziej, bo w ferie zapowiadają się śnieżne i bardzo dobrze. E, drogi, nasze drogi, e, no to jakby generalnie może zacznę, że te zimy w ostatnim czasie to... Sprawiają to, że więcej mamy tej śliskości jak tych dróg nieprzejezdnych z racji dużych opadów śniegu, i to w tym roku też można powiedzieć, że to się powtórzyło, bo więcej mamy zgłoszeń, że drogi są śliskie, że należy je posypać, jak i odśnieżyć. Aczkolwiek też w tym roku już odśnieżaliśmy. Odśnieżaliśmy co prawda nie wszystkie drogi, ale były odcinki dróg w takich miejscowościach jak Korobiec, Korkliny, Zielone Kamedulskie, gdzie, gdzie właśnie wiatr zawiewał na przestrzeni otwartej, gdzie nie było. Zabudowań, dróg to, zabudowań czy drzew, lasów, to drogi były zawiewane, rzeczywiście musieliśmy odśnieżać, no i też zwalczanie ściskości, czyli posypujemy nie wszystkie drogi, ale te miejsca najbardziej takie manewrujnicze, czyli skrzyżowania, podjazdy, zjazdy z gór, to, to posypujemy, czyli jakby tutaj na bieżąco monitorujemy stan tych dróg, mieszkańcy zgłaszają, w niektórych przypadkach od razu wysyłamy sprzęt, a nie po niektórych telefonach oczywiście sami sprawdzamy, czy rzeczywiście jest taka potrzeba, bo gdyż no, środki finansowe, ja zawsze mówię, wydatkowane na zimowe utrzymanie dróg, to są pieniądze często wyrzucone w śnieg, aczkolwiek mieszkańcom musimy zapewnić oczywiście ten dojazd, możliwość dojazdu do, do miasta, żeby mogli zaspokajać te własne potrzeby komunikacyjne. Gdyby taka awaria na drodze kierowcy stanęła gdzieś, zawiana gminna droga, to w jaki sposób zgłaszamy taki fakt? Taki fakt można zgłosić na przykład przez sołtysa, jeżeli to jest mieszkaniec gminy i zna sołtysa, to przez sołtysa. Sołtys później ma na pewno telefon do urzędu gminy czy, czy do mnie. Też inni mieszkańcy, czy też nie mieszkańcy, Dróg mogą wejść na stronę internetową Urzędu Gminy. Tam mamy podany telefon komórkowy też osoby, która odpowiada za drogi, i może taką, taką sytuację zgłosić. Może też zgłosić sytuację tą taką awaryjną, nawet na telefon 112, wówczas służby policji mają nasze telefony, też i mój, oczywiście, i dzwonią wówczas. Wtedy do nas i my reagujemy, były, bywały może akurat nie odnośnie zacznieszonych dróg, ale inne sytuacje, takie kryzysowe, takie telefony często odbieram i o różnych porach, nawet i w nocy, no ale no, takie życie trzeba po prostu działać, trzeba reagować szybko na niektórych przypadkach. Jak wyglądały zimy dawniej, pewnie dowiemy się z książki o gminie, której promocja, fantastyczna promocja miała miejsce w klasztorze Wigierskim w Wigrach, a postanowiliście pokazać książkę Suwalczaną. Tak, mieliśmy już jedną promocję tej książki. Powiem, książka jest to o wszystkich miejscowościach naszej gminy, jak te miejscowości powstawały, o kto te miejscowości jak gdyby zakładał, kto z naszych mieszkańców zasłużył się dla poszczególnych miejscowości, nie tylko z mieszkańców, co, jakie działania, jakie różnego rodzaju no różnego rodzaju działania, alternatywy były podejmowane przy tworzeniu tych naszych miejscowości, do tych książek, do tych książki materiały były zbierane przez dłuższy czas, może około roku czasu. Mieszkańcy, jak też wszyscy, którzy mają styczność z, gminy, z gminą, przedkładali dla nas różnego rodzaju informacje. Autor tej książki, Tomasz Noruszewicz, który jest historykiem, doktorem historii, też korzystał z archiwum, archiwum i w Wilnie, i w Mińsku, i w Grodnie jakby te informacje najważniejsze były, pochodziły z tych archiwum i na podstawie tych różnych źródeł, powstała piękna, Gruba książka o naszych miejscowościach, Tam możemy przeczytać o, o naszych często sąsiadach, już w wielu przypadkach, jakby tych ludziach nieżyjących, którzy odeszli, ale to jest właśnie ten pomnik historii dla tych ludzi, którzy wnieśli duży wkład w tworzenie tej naszej małej ojczyzny i chcielibyśmy właśnie 1 lutego zrobić kolejną promocję, już może większą, bo tam ta promocja w Wigrach była na potrzeby, jakby projektu. Też było to bardzo fajnym wydarzeniem, ale chcemy to powtórzyć i wyjść jeszcze bardziej do naszych mieszkańców, mieszkańców Sowalszczyzny, zapromować tą książkę. No i po tej promocji, po 1 lutym już będziemy te książki dystrybuowali wśród osób zainteresowanych. Zgłaszają się do nas już teraz. Też zainteresowane osoby, które chciałyby otrzymać tą książkę. No ale postanowiliśmy, że po tej promocji, po 1 lutym będziemy te książki już rozdawać. Mamy tych książek 1000 egzemplarzy. Może dużo, czy nie dużo, aczkolwiek jeżeli zabraknie, jeżeli będzie cieszyło się dużym powodzeniem, no to będziemy starali, żeby jeszcze dodrukować tych książek, żeby no, przede wszystkim nasi mieszkańcy, czy ci, którzy czy byli naszymi mieszkańcami, wnieśli ten wkład na tworzenie naszych miejscowości, na no, taką książkę publikacji oczywiście mieli w swoich zasobach. Utworzenie gminnego punktu przedszkolnego w Turówce realne czy nierealne? W Turówce w ubiegłym roku oddaliśmy piękny budynek do użytkowania jako świetlicę dla tej części właśnie mieszkańców. No i w tej chwili mamy możliwość skorzystania ze środków. Unijnych na utworzenie punktu przedszkolnego. Miałem takie spotkanie z mieszkańcami i cieszę się bardzo, że mieszkańcy wyrazili wolę, że takie przedszkole utworzyć, że będą dzieci do tego przedszkola przychodziły i nawet dalej te dzieci z przedszkola strówki z możemy, organizując im dowóz do szkoły w Brodzie, je dowieść i tam mogły kontynuować dalej swoją naukę w naszej szkole gminnej. I takie wniosek do 15. Stycznia składamy. Niewiele czasu nam zostało, aczkolwiek już mamy w części go przygotowanego. Na pewno zdążymy. No i od września chcielibyśmy ten punkt przedszkolny dla tych dzieci utworzyć. Docelowo to byłby punkt przedszkolny nie tylko na rok czy dwa czy trzy, ale już do tego czasu, dokąd będą dzieci, a na, na piętrze dalej będą mogły, mogli tam spotykać się nasi mieszkańcy, tam mamy te dwie duże sale z aneksem kuchennym, także można mieć spokojnie robić różnego rodzaju spotkania, różne roczystości patriotyczne i, i rodzinne dla mieszkańców i wszelkie inne. Od września mniej więcej ile osób? Na no, plan w tej chwili, no, nie chcemy jakby tak y, tworzyć na ilość dzieci, żeby to nie było za dużo, ale tak na 10 osób y, to jest to takie minimum i te 10 osób y, musimy zagwarantować jako trwałości w projekcie, że te 10 osób będzie nam z roku na rok uczęszczało do tego punktu przedszkolnego, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby było tych dzieci więcej, do 25 osób punkt przedszkolny może funkcjonować, także jeżeli oby tylko były dzieci, miejsce dla nich znajdziemy. Gminne przetargi, gdzie, kiedy, na co? W najbliższym czasie to organizujemy przetarg taki kompleksowy na zakup energii dla naszych jednostek organizacyjnych, dla urzędu, jak też na oświetlenie uliczne, a za chwilę będzie przetarg na montaż kolektorów i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych naszych mieszkańców, jakby to już kolejny projekt, może powiedzieć taki trzeci, który będziemy realizowali ze środków oczywiście dofinansujących z Unii Europejskiej. To te dwa przetargi są jakby takie pierwotowe w chwili obecnej, no i za chwilę będziemy oczywiście przetargi na remonty i budowy nowych dróg, tych dróg, które są w uchwalone już w budżecie gminy, żeby już można było skoro wiosna ruszyć z robotami, i nie czekać na jesień. Gmina Sowałki przyzwyczaiła, że pomagacie mieszkańcom w modernizacji starych, często trujących mocno atmosferę kotłów, oczyszczalnie, fotowoltaika i W tym roku również tego typu projekty? Tak, w tym roku mamy środki finansowe zabezpieczone na budowę oczyszczalni przydomowych dla naszych mieszkańców, ci, którzy jeszcze korzystają ze starych swoich szamp, często nieszczelnych, także będzie 4000 tysiące można uzyskać takiego dofinansowania. Oprócz tego też dofinansujemy wymianę źródeł ciepła, czyli pieców centralnego ogrzewania na nowe, na piece ekologiczne. E, które w, e, no, nie trują tak środowiska, e, trzeba wtedy ten stary piec usunąć i za, w to miejsce zainstalować nowy piec. Jest to 50% dofinansowania, a nie więcej jak 5 tysięcy złotych, czyli do 5 tysięcy złotych możemy dofinansować taką inicjatywę. E, najprawdopodobniej w lutym ogłosimy nabór jak na oczyszczanie, przynajmniej też na wymianę pieców, także e, mieszkańcy będą mogli składać wnioski, tak, żeby przez cały ten rok to te przedsięwzięcia swoje mogli zrealizować. Niech żyje bal powiedzą mieszkańcy gminy już. 9 lutego, ale nie tylko mieszkańcy gminy. Bal kolejny, charytatywny, przygotowany przez Gminę Sowałki. I w związku z tym, kogo zapraszamy, na co zapraszamy, panie Wójcie? To już jest dziewiąta edycja naszego balu balu gminnego, jak też balu, który organizujemy wspólnie ze Stowarzyszeniem. Które, to, które założyło szkołę u nas, na znaczy budynku były szkoły, to jest ośrodek rehabilitacyjno edukacyjno wychowawczy w brodzie nowym. Tam dzieci uczęszczają do tego ośrodka z upośledzeniem intelektualnym. Dzieci chore, potrzebujące pomocy, potrzebujące rehabilitacji. Ten ośrodek jest niewielki. Stowarzyszenie, które założyło, Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną koło w sywałkach, które wspólnie z nami organizujemy, organizuje ten bal, oni ten ośrodek prowadzą, i tych dzieci. No niestety przybywa i jest zapotrzebowanie takie, że ten budynek trzeba rozbudować. On jest za mały. To była malutka szkoła gminna. Należy rozbudować tą szkołę i te środki co roku przez 9, teraz już dziewiąta edycja, czyli dziewiąty rok, zbieramy na rozbudowę tego ośrodka. Mamy już pewne środki finansowe zebrane, aczkolwiek kosztorys na rozbudowę tego budynku to jest około miliona złotych, czyli nam jeszcze brakuje. Stowarzyszenie już zebrało i można powiedzieć około tam jednej trzecie już na budowę tego ośrodka, a jeszcze nawet musimy mieć te 50%, żeby można było skorzystać nawet z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. I tę kondycję balu właśnie robimy 9 lutego. Zapraszam bardzo serdecznie na bal. Gwiazdą wieczoru. Będzie Kleo, oprócz tego będzie nam przegrywał zespół nocny patrol. Gościnnie wystąpi zespół Onek to Filipowa. Będzie fantastyczna zabawa, jak ktoś mówi do Białego rana. Oczywiście będą licytacje, licytacje różnych przedmiotów. To najciekawsze, najbardziej oryginalne przyzwyczailiście do takich niesamowitych przedmiotów. Tak, w tej chwili też zabiegamy, o, pracujemy nad tym, żeby te przedmioty były bardzo oryginalne, wyjątkowe i żeby można dzięki temu też zebrać jak najwięcej środków finansowych. Mamy w tej w tej chwili już zapewnienia takie, że będą na przykład, na przykład rękawicy, panie Gienszki Rylik będą, będziemy mamy chociażby plakat z autografami zespołu czerwony gitarek, czyli też organizowaliśmy koncert charytatywny też na rzecz tego ośrodka. Będzie też z zakładu Dom w Białej Wodzie. No zobaczymy, to będzie niespodzianka, może kufer, może jakiś duży piękny fotel rzeźbiony, drewniany. Będziemy też ze Straży Granicznej mieli bardzo ciekawy przedmiot, niewykluczony, że jakiś militarny nawet. Coś związane, niewykluczone z samolotem. To jest też niespodzianka. Sam nawet jeszcze nie wiem, bo nie zdradzono mi tego. I, i rzeczywiście w tej chwili zabiegamy. Mamy jeszcze, no właśnie, czapkę chociażby chołowczyca z autografem. No z pzp -nu. Będziemy mieli e, też różnego rodzaju przedmioty. E, też zapraszam, jeżeli słuchacze mają coś ciekawego do przekazania, także bardzo proszę. E, przyjmiemy, można powiedzieć, wszystkie przedmioty, bo to będzie aukcja e, ustna i będzie też aukcja pisemna, także niektóre przedmioty będą też w akcji pisemnej mogły być licytowane. E, także e, tych przedmiotów ciągle szukamy, mamy, będą niespodzianki, e, będzie chociażby fotobudka. I inne, ale tak by należy przyjść, żeby na bal, żeby można było uczestniczyć w tym pięknym wydarzeniu, bo rzeczywiście to jest wydarzenie, które wpisało się już, no, dziewiąta edycja, czyli wpisało się tutaj w suwałkach jako taki bal corocznie organizowany i, i zawsze udaje się nam zebrać pokaźną kwotę pieniędzy z tego balu, na które oczywiście w tej chwili zapraszam no, słuchaczy, którzy którym nie jest obca niepełnosprawność i pomoc, innym, innym osobom, innym ludziom, także bardzo serdecznie zapraszam. I dziękuję też za życzliwość, bo w tej chwili ci, którzy nam przygazują różnego rodzaju przedmioty, no to wykazują się tą życzliwość na rzecz tych osób, którym no, należy pomóc. Dziękuję serdecznie za spotkanie w studiu Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Sowałki, był Państwa i naszym gościem. Przypomnijmy, wielki, charytatywny gminny bal już 9 lutego. Dziękuję bardzo. Dziękuję również, zapraszam bardzo serdecznie do usłyszenia.